A więc nie ma tego wszystkiego, co jest związane z czasem przed startem samolotu, a więc z tego wszystkiego, co wiąże się po pierwsze z rozdzieleniem wizyt. No, gdyby ich nie rozdzielono, z całą pewnością nie byłoby tej katastrofy, co wiąże się nie tylko z stworzeniem, doraźnym stworzeniem załogi, ale także z faktem, że ta załoga została zmieniona, że prezydent Rzeczypospolitej miał przedtem przydzieloną inną załogę. No i gdyby przyjąć, że raport jest słuszny, jest prawdziwy co do przyczyn katastrofy, głównej przyczyny katastrofy, no to byłby on wielkim, bardzo wielkim oskarżeniem Donalda Tuska i całej polityki wojny z prezydentem, bo przecież trzeba postawić pytanie, czy ta zmiana załogi z lepszej na gorszą, jeśli przyjąć założenia raportu, była przypadkiem, czy też wynikiem sytuacji konstytucyjnej, czy też może wynikiem czegoś innego. Otóż była wynikiem czegoś innego, a więc wojny. Konstytucyjnie prezydent jest pierwszą osobą w państwie i w oczywisty sposób należała mu się lepsza załoga. I jednocześnie prezydent, co tutaj jest może nie pierwszorzędne, ale też jednak bardzo istotne, jako pierwszy planował swój wylot i w oczywisty sposób ta załoga powinna być zachowana, a Donald Tusk powinien otrzymać tą załogę numer 2, czyli tą, która później leciała z prezydentem. Jeśli, powtarzam, przyjąć założenia tego raportu, to jest to wielkie samooskarżenie i przyznanie, że ta tragedia była efektem wojny z prezydentem, była tragicznym efektem wojny z prezydentem.